Koncepcja przewidziała porządek całego placu, nie tylko samego słupa, ale na całym tym placu trzeba było zrobić porządek, trzeba było uporządkować aleje, te, które będą spacerowe, aleje, te, które wymaga kościół. Ten plac będzie dostępny z każdej ulicy, z ulicy Wodnej, z ulicy Szarych Szeregów, Kościelnej, 3 Maja. Z każdych tych ulic na ten plac będzie się wchodziło jednakowo. To nie będzie żadnych ogrodzeń, nie będzie balustrad, nie będzie niczego innego. Ten plac zostanie otwarty, otwarty dla mieszkańców. Uważam, że taki zabytek klasy światowej, europejskiej, jedyny słup drogowy tego typu w tej części Europy, jeżeli już został kiedyś przymusowo przeniesiony z oryginalnego miejsca na to miejsce, co teraz stoi tutaj 200 lat, to nie ma różnicy, czy to jest 4 metry w tę czy tę stronę. Ekspozycja tego słupa i jego podniesienie wartości polega na całym placu. Ten cały plac podnosi wartość tego największego naszego zabytku. Projekt jest naprawdę piękny. Można w ten sposób zagospodarować teren. Słupa uważam, że nie powinno się ruszać, bo w ten sposób możemy przemeblować wszystko, co się da.